Popatrz, ale już mi rozpoczynam i teraz muszę nowe Albo ty, więzienie. ja sobie będę grał w Urzika na luziku i będę z tobą gadał. Co tam na Large, to? stary. Fog of War, tak. Continuous intake. Co to znaczy? A nie, to głupie. To nie. Generate buildings. Dobra. Kiedy będziecie grać tego Borderlandsa? No dzisiaj wieczorkiem, o 21:00. Dokładnie. Czekaj, bo ja tu mam swoje więzienie, tylko nie wiem, gdzie jestem. Aha, dobra. No czekaj, bo ja teraz muszę Muszę jedną rzecz pauzę zrobić. wcisnąć. Już nie pamiętam, co się tu robiło, wiesz? W tym Prison Architekcie. Na pewno muszę zrobić outdoor only. Fundament trzeba było zrobić, później z różnych materiałów i pokoje. Aha. Aha, bo to jest za 10, a to też jest za 10, to nie wiem. No dobra. Co ja Żmiju mam? Żmiju jesteś? To zrobię tu cele przyjęć. Rozumiesz to? Cela przyjęć to będzie. Rób. O nie, skasowałem ją. Requires entrance. No dobra. To będzie holding cell. Nie mogę dać, bo to nie ma jeszcze ten. No dobra. Material, concrete wall. A gdzie się drzwi daje? Objects, tu są chyba, to były. Objects, a i tu są drzwi. Remote solitary. Chyba muszę tu jakiś budownik. A nie, mam 8 workmenów. A gdzie oni są, ci wszyscy workmeni, bo ich nie widzę. Zatrudnię też jednego tego. Ej, bo mi więźniowie. Aha, dobra, bo to budowniczy najpierw przyjeżdżają. Okej, dobra. No i kurde, no i dupa, no i nie pogra sobie z nami dzisiaj. Czemu? No bo nie mam hajsu na tego burdera. Ale nie, wczoraj tego nie wiedziałeś, Miu. Co? No zapomniałem stary, że musimy grać, tylko stary, teraz ci powiem tak. No dobra, zagramy dzisiaj wieczorem, no i potem następny raz kiedy zagramy? No jutro wieczorem. A kolejny raz? Co to kurde jest? No, nie wiem, pojutrze wieczorem. No ja to tak nie wiem, no ta gra chyba nie jest na 100 godzin różnych. Czemu te drzwi się tak zrobiły? Rozłóżcie je. To tacy Borderlands. Słabe ludzie, nie damy rady uzbierać. Koleś rozmontowuje drzwi, czekaj, bo ja muszę sobie przypomnieć, jak w to się grało, stary. A, dobra, to do Ile tego. to jest na złoto w ogóle? Dobra. I Dajem. teraz muszę prąd zrobić. 150 zł, ojebany. Tu jest prąd, dobra. Power station. Baterie dajmy. Mogę się kurde zamienić. Kto chce się zamienić? Na FIFA? No. Zmienię Origin kurde za Borderlands. Nie chce nikt się zamienić.
Na plusie wyjdzie, to tak w lui na plusie. Dobra. To stary, nie chcesz się wymienić? To. Da się w ogóle coś takiego robić? Czy ja się chcę coś zamienić? Stary, zamienię się z tobą, stary. Na koncie mam stary Battlefield Limited Edition. Stary, trójkę, wszystkiego, całego. Plus Battlefield 4 całego. Stary, plus FIFA 15. Stary, plus Mirror's Age, mam stary Tomb Raidera. Stary, zamienię się za Borderlandsa. Co ty na to? Nie chcę zamienić? Ale po co ja miałbym się stać? Chcieć z tą zamieniać, stary. Stary, będziesz na plusie. Ale nie, po co, jak ja chcę Borderlandsa mieć? No najwyżej, gracie sobie w trójkę, no już, ja to wiem. Salitary to jest izolatka, nie? To nie chcę tego. Dobra, muszę kantynę nie zrobić. Aha. Muszę shower zrobić, o. Shower. W shower muszą być takie kratki, żeby woda spływała. No i oczywiście muszą być showery, tak? No i łóżko musi być chyba w celi, nie? Dobra, i co ci więźniowie jeszcze potrzebują? A, toaletę. Dwie toalety. Ławkę potrzebują? Czemu? No jest bench. Ale czemu nie jest enclosure failed? O kurde, utilities, wodę jeszcze muszę, water pump zrobić. Dobra. Powiedzcie mi, czemu nie ten? Czemu shower headów nie chcą zamontować i czemu ten pokój nie jest zamknięty? Mimo że jest. Ktoś mi powie, czemu tak jest? Może to jest znów jeszcze ten program. Może jeszcze raz holding cel, kurde. No nie, no nie da się, nie zamknięta jest. Prąd. Prąd jest, wody nie ma. A, do wody prąd, o to chodzi. Zamontują. Room requirement. Sprinkler. A kurwa. To jest zraszacz w razie pożaru. Ale to zamontowałem tutaj. Dobra. Trzeba im tu takie... storage damy tutaj gdzieś, kurde. Niech co tu trzymają te rzeczy. Bo widzę, że nagle... Bo wszystko... Nie sprinkler, tylko...
Showerhead, dokładnie. Dobra. Nie rozumiem tej holding cel. Czemu to nie działa? Wiecie co, mogę zrobić tutaj drzwi. Mogę zrobić tutaj takie drzwi. Tak. I mogę zrobić tutaj kibelek dla nich. I może zaliczy to. No i co? Czemu tego nie zalicza? No nie rozumiem. Jest napisane, że brakuje, żeby pomieszczenie było zamknięte. Ja kiedyś miałem taki błąd i musiałem wszystko burzyć i na nowo budować. Ale to było, kurde, kilka wersji temu. Nie wiem. Wody w kibelku nie ma. Wiecie co? Zapiszę. Live. I wczytam jeszcze raz, może się wczyta coś. Wiecie, ta gra jest jakaś. No i co, wczytałem i dalej nie działa. Woda jest, prąd jest, nie ma. Surrounded by walls and doors. No ale jest otoczone murami i drzwiami. A, czekajcie, już wiem o co chodzi. Może, już wiem o co może chodzić. Dobra, jest. Głupia gra. Dobra, myślę, że możemy naszych pierwszych więźniów, chyba że jeszcze byśmy kuchnię zrobili. Room. Canteen. Zrobimy gdzieś tutaj. Oni tu będą sobie jedli, tak? I czego tu brakuje? Serving table, table bench. To jest tak. Serving table to jest to. Table to jest to. No i ławka to jest to, tak. I jeszcze byśmy musieli zrobić kitchen. Kitchen byśmy mogli tu zrobić. Oczywiście z drzwiami jakimiś takimi staff door. No i w kitchen jest nam potrzebny cooker, fridge, sink. Sink zrobimy tutaj. Fridge zrobimy, no nie wiem, tutaj. A cooker możemy zrobić. Oj kurna, nie stać nas. No i tyle. Dobra, 8 więźniów przyjedzie za chwilę. 8 więźniów, nie mam tyle łóżek dla 8 więźniów. Co ja mam? Normal risk open. Aha, dobra. Ile łóżka kosztują? 200. To ja nie mam na 8, dla 8. No i jeszcze cookera muszę zrobić. Za 500. Przyjdą więźniowie, to będzie dochód. Patrzcie.
Co się tu stało? Czy oni są upośledzeni? Czemu oni razem wstają i się blokują przy jednych drzwiach? No nie mogę. I tak będą no, co chwilę się blokować? Czekajcie. No nie chcę ich, tylko chcę drzwi, kurde. Nie prisoner. Nie, uciekł mi jeden więzień. Kurde. No nie stać mi na strażnika, chyba żeby mi drzwi otwierał. Co znaczy remote? Może one są remote, że ja muszę mieć tego? Takiego... Jakie są jeszcze drzwi do zrobienia? Remote door... Agile door... Aha, kurde, dobra. Czemu oni nie chcą ich rozmontować? Nie rozumiem. W takim tempie to jak w życiu ich nie wsadzę do tego więzienia, jak będę musiał. No rozmontujcie mi te drzwi. Dump, dismantle. Dobra. Po prostu złe drzwi zamontowałem, wiecie, to są jail doory. Aha, bo nie ma strażnika, żeby im je otwierać. No nie ma, masakra jakaś. Czemu mu nie otwiera drzwi ten strażnik? Keep your prisoners where they should be. Nie rozumiem, czemu mu strażnik nie otwiera drzwi, dopiero jak wychodzi. No dobra, mamy tych więźniów już, są... Nadal używasz LGP? Czasem. Muszę poczekać chwilę, no ale ile można czekać, żeby mu ten koleś... Patrzcie, oni chcą wszyscy gdzieś iść. Wszyscy chcą prysznic wziąć, a teraz chcą wrócić. Strażnik idzie. Ja muszę im dać... aha, nie mogę deployment dać. Kurde, ja mam jakieś dochody, ale powiem wam, że średnie. Fit prisoners, mills. Może jakiś kredyt da się wziąć albo coś, bo widzę, że tu kurde, ciężko będzie. Build holding central, kitchen, canteen, less. Two chiefs, nie mam. Kurwa. I co teraz zrobić? Przecież oni z głodu zdechną.
cash flow, strasznie powolny cash flow. Ach, dobra. A co ci strażnicy? Ci to się tam pozabijają, ci więźniowie w środku. Tych muszę w ogóle zablokować, wiecie. Nie mo- więcej więźniów nie przyjmujemy, bo na razie nasze więzienie jest słabe. Cookera. Biją się. Albo nie wiem, co robią. Jakieś krzyki tu słychać. Kurde, nie da się na kredyt wziąć nic. Musimy czekać, aż nam kasa przybędzie. Możemy trochę tych zwolnić, wiecie? Fire. Fire. Fire, kurde. Fire. I tyle. Tyle aż nam nie jest potrzebny, będziemy więcej zarabiać dziennie. Ja myślę, że to był orgaz. Weź te pieniądze z grantów, połowę dostaniesz. Teraz drugą połowę, tak? A rzeczywiście. Dobra, to mam dwa granty. Czyli muszę tak cooker zrobić. I dwóch chiefów zatrudnić. Cooker jeszcze muszą zamontować. Dobra, zrobię jakiś staff room czy coś takiego. Nie wiem, ile musi mieć objects. Rooms, canteen, kitchen, yard, storage, garbage. Staff room. 4x4 staff room, nie. Teraz będzie 4x4. Drzwi dla staffu tu będą. Co jeszcze musi? White sofa być. Drink machine musi być, tak? Drink machine. Patrzcie, będą mieli staff room w końcu. No i jeszcze yard im muszę wybudować. Materials. To będzie yard, wiecie. To będzie yard, po prostu. Fajne to moje więzienie, nie wiem, czy wam się podoba. Weź te drzwi zewnętrzne, wymień. Nie, bo mi będą uciekać później. Tu mi wezmę, po prostu przyjdzie i ucieknie, bo te staff door są takie, wiecie. Dobra. Dwa biura muszę stworzyć. Ciekawe. Dobra. Jeszcze jednego strażnika zatrudnię. O fuck, ale tu jest zażygane. Mogę jakichś janitorów? Dobra, zbuduję tutaj teraz biura dla nich. Straszny syf jest, wiecie?
Aha, object, dobra, staff door. Będą drzwi, to się wszystko tutaj zrobi chyba, nie? Zajebiście, dobra. I teraz tutaj będą biura. Room. Office. Office, office, office. Jest, office. Office musi być 4x4. 4x4, office 4x4, office 4x4, office 4x4 i office taki większy trochę, dobra, object, ten staff door tutaj damy, a później tu do każdego pokoju, tak, a później damy materiały. Dobra, to rozłożą. Okej, wszystkie biura są. Brakuje ich office desk chair, filling cabinet. Dobra, office desk. Jest office desk i byśmy do tego jeszcze chair dodali. Chair, 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 chair. Dobra. A tu jest strażwin w ogóle. Tutaj też damy, no i zatrudnijmy, zatrudnijmy Wardena. Dobra. Biurokrację możemy wynaleźć i możemy finanse tutaj wynaleźć. Co to kuźwa? A, to śmieci. Ale coś jeździ za tym. Kto szuka, ten znajdzie, co szuka, ale jeszcze wcześniej był ganów. Jak ustawić ten VB kabel, coś tam. Moi drodzy, będziemy musieli kamery w końcu założyć. Mamy Wardena jednego. Musimy zatrudnić akuntanta, chiefa, różnych musimy pozatrudnić. To jest power sheet. Że można wyłączyć. Tu jeszcze inne. Door servo. O, ładne. Bramka logiczna. Wiecie co? Weźmiemy tu jeszcze jedną zlew damy. Tu. Sink. Bridge. I cooker. I jeszcze zatrudnimy dwóch kucharzy. I damy tu wodę. A tu damy prąd. Bekon robią, patrzcie. Dobra, muszę zatrudnić akuntanta, czyli księgowego. Okej. Tu gdzie jest ten serving table? Tutaj jest gdzieś. Damy go jeszcze tu, żeby mogli w razie czego więcej żarcia jeść. No dobra, i jeszcze możemy coś wynaleźć. Loan expansion, extra grant, bank loan, tax relief, security, maintenance, grounds keeping, cleaning. O, to jest kurde ważne. Dobra, moi drodzy. Jest dobrze. Tutaj możemy nowe granty sobie tutaj dać. Granty. Cel blok A.
Unlink maintenance 3. O, to będzie ważne. O, i zwiększ liczbę więźniów do 15. Nie wiem, czy mi się to uda. Wywal dwóch kucharzy, bo ci niepotrzebni. No nie wiem, czy mi niepotrzebni. Moi drodzy, musimy teraz przemienić ten nasz, jak to się nazywa, storage. Damy sobie z tej strony, wiecie. A tu go wywalimy. I zrobimy tu cele, blok cel numer. Kurde, najważniejszy blok cel. Zobaczymy. Niech to najpierw postawią, będziemy się zastanawiać, co dalej z tym zrobić. Tu zrobimy na razie staff door, żeby mogli tu wchodzić i będziemy kombinować. To będzie maximum security, kurde, więzienie. You require cleaning. Aha, dobra. Cleaning. Co jest clone? Aha, dobra. Okej, moi drodzy, i zbudowali tutaj, tu będą nasze pierwsze cele, moi drodzy. Żeby zrobić cele, potrzebujemy pomieszczenie 3x3. Ale my będziemy robić cele 4x4, bo jesteśmy, kurde, wielkoduszni dla nich. Każda cela musi mieć wejście i oczywiście ściany dookoła. I powiem wam, że ten cloning tool mi się tu przyda. I oni to zamontują wszystko. Co jeszcze musi mieć zamknięte? Łóżko i toaletę. Jak najbardziej, kurde, łóżko. Łóżko. Toaleta, tak. Ale jeszcze zróbmy tutaj półkę z książkami. I coś jeszcze chciałem, telewizor, ale chyba nie ma. Jest TV. Nie. Dobra, olać ten telewizor na razie. Dobra, nie ma wody, bo nie ma wody. O kurde, ktoś ucieka. Złapali go? A, bo oni go do celi od razu wsadzili. O fuck. No co tam, siema? A, goniu, kurde, on kombinuje tu, wiesz, strasznie. Co się dzieje, powiedz. Ja jestem znany, stary, ja miałem już cztery godziny wykładów z ekonomii, stary, więc ja teraz już mogę ci zaproponować całą firmę. No człowieku, ja już wiem na przykład, że co to jest produktywność i czemu Polska jest taka biedna i stary, no i no po prostu no każdy już z tych moich wykładów wie, co zrobić, żeby Polska była najlepsza na świecie, no. Tak? To teraz kwestia kilku lat, stary, aż dorośnie, no bo nikt pewnie takich zajęć nigdy nie miał i oni nigdy nie wiedzieli, jak to się robi. Stary, zatrudniłem dwóch janitorów i oni teraz mi będą tu robić czysto tutaj.
Oj, od razu Czysto to sprzątają. jest podstawa, ale skąd ich zatrudniasz? Bo na przykład widzisz, ja bym zatrudnił z Ukrainy, bo oni mniej chcą kasy. No to stare ci nie, ci są tutaj, to jest polska No widzisz, jakość. no i to jest pierwszy właśnie błąd. Idą pod prysznic chłopaki, zaraz będą się ruchać, dupaka. Ciekawe, czy jest gwałty, czy już są, czy jeszcze nie ma, stary. Mówisz? Teraz robię z nich Ciekawe. tutaj. No i koleś się zablokował w drzwiach, gratuluję mu, kurde. Czasem jakieś takie jęki słyszę, wiesz, nie wiem z czego to. Gwałtu. Dobra, mam opcję klonowania już. Jak to? Możesz ludzi klonować? Nie. Mogę budynek stary klonować. A. Już się bałem, że to jakaś UFO gra. Science fiction. O, tak mogło być. Stary, ja tu robię pierwsze bloki celne. Poczekajcie. Co jest? Nic, znajomy mój gra w grę, a mówi, że rano gadając ze znajomym mówił mi, że ten, że nie może gadać, bo się na wykład spieszy, wracam tutaj, patrzę na pierdala od kilku godzin w grę jedną. Widzisz, tak to jest. A wiesz co, a maturę powtarzał specjalnie po to, żeby mieć tam 100% z obu matur dostrzeżonych z biologii i z chemii, żeby się dostać na studia, dobra. I no dobra, no ale co, no i co myślisz, że teraz nic z tych studiów nic nie wyniesie, bo się ten? Bo się stary nie uczy? Czy puszczanie kabli po rurach z wodą to jest dobry pomysł? Bardzo, bo wiesz, że przez wodę płynie szybko prąd. A no właśnie, to jest jakby przyspieszenie prądu. No. Goniu. Stary, dlaczego są światło wody? No bo światło płynie przez wodę szybciej. A no tak, a ze światłem płynie prąd. No. Takie wy mózgi jesteście, niesamowite. Moje więzienie działa najlepiej, tylko no mam na razie tylko 7 więźniów i 2 cele. Ale montuję tutaj więcej. I co teraz, kurde? No, no a to czekaj, to nie, nieoficjalnie można mówić. No to ja mogę ci pomagać w każdej chwili. Tylko stary, wiesz, musi być off the books. To kurde, to chodź na chwilę. No to gdzie? Przerzuć, trochę już idę, tylko się dologowałem na serwer. Czekajcie, tu idzie rura. Teraz wracam, są tylko nielegalne interesy załatwione. To by chciał już w naszych interesach dobrze być. Już. Okay. No to chodź do mnie na kanał prywatny. Dobra, 4 na 4 to miała być cela, nie? Kurde, niech oni tu montują te, bo ja czekam. Zajebiście, dobra. Czekaj, światełka montują. Moi drodzy, zaraz będę miał takie cele zajebiste. I tu będzie mur. Książki, łóżko, kibelek. Gdzie jest ten kibelek? Woda. Bo to narzędzie klonowania, wiecie, wziąłem. Kurde, typ mi uciekł. Jak on tak po prostu sobie uciekł? Kurde, 6 więźniów już tylko mamy. O kurde, znów mi uciekł koleś. Musiałem zatrudnić więcej tych. Bo już 2 ucieczki dzisiaj. Dobra, klon.
Dobra. Czemu oni tędy przechodzą? No kurwa. Nie! Bo oni na zewnątrz chodzą za miasta. Tędy będziecie od dzisiaj przechodzić, kurde. Dobra, muszę otworzyć więzienie, bo będę po prostu biedę klepał. Co z tym prądem? Aha, oni tego prądu nie zrobili, tak? A nie, bo tu zabrakło prądu, ja to jestem zajebisty, zrobili cało, a tu zabrakło. Buduję cele teraz dla wszystkich więźniów, wiecie, zapiszmy sobie. Dobra. Wybuduj siatkę, nie, na razie jest spoko. Cele zrobię, będzie git. Hire a gardener. A nie mam gardnera jakiegoś. Groundskeeping. Security. Prison policy. Dobra. Ci dalej nie mają wody. Aha, bo ci im rury nie podłączyli, czy co? A, bo tu rury się nie skopiowały w ogóle. No i co? Oni tylko czekają na tych strażników, żeby im otworzyli. 22 więźniów przybędzie za kilka godzin. 22, a ile mamy cel? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 16 tylko. Trochę sporo. Jest dobrze tutaj. Więźniowie już śpią sobie w tych w celach swoich, zajebiście jest. Później cały blok więzienny można skopiować, wiecie? Tak mi się wydaje przynajmniej. I rzeczy noszą. Łóżka brakuje. Kolejna cela gotowa. Zaraz przyjdzie 22 więźniów. No mówię. Za 2 godziny. Nie wiem, co ja z nimi wszystkimi zrobię. Może tu łóżka po prostu zamontuję jeszcze. Takiej celi prze... Gdzie przechowuje się więźniów. Dobra, czekajcie, biurokracja. Dobra. Okej. O, czemu tu widzę, co jest w środku? A nikogo tam nie ma. Gardener. Dobra, zatrudniłem gardnera i dostałem grant.
coś jeszcze, kogoś jeszcze mogę zatrudnić. Chiefa. No i właściwie tyle. Ale przyjechali, patrzcie, tu czekają, przywieźli. Czemu nie uciekają stąd, to mnie zastanawia. To mogę wywalić i to też mogę wywalić. O. No, moi drodzy, wszyscy więźniowie są już na miejscu. O, popatrzcie, znaleźli u kogoś narkotyki. Przedawkowanie narkotyków on ma, ale akcja. Dobra. Teraz mam takie, tak mnie to zastanawia, czy mogę? Czemu nie mogę całego tego bloku? Nie chcę tak, chciałem cały blok skopiować. Jedna śmierć dzisiaj, a ze czym spowodowana? Przedawkowaniem. Oh fuck. No to średnio, ale muszę w ogóle zablokować dostęp więźniów, bo już mamy za dużo. No moi drodzy, takie to jest nasze więzienie. Tu by mogło, można było na przykład stoły zrobić, wiecie? Bójki! Niezadowoleni ci więźniowie jacyś tacy. O nie, ucieczka. Kurde, przebili się. Teraz wszyscy na yard, siłeczka, dzwonią do rodziny. No a później do więzienia idźcie. To jest właśnie ten problem, że mamy 22 na 16 cel, nie? Raz, dwa, 15 metrów szerokie i takie długie. No dobra, o fuck, ile krwi, co ten strażnik tu robi? Bójka! Niektórzy strażnicy są w ogóle ranni chyba śmiertelnie. Wszyscy są w ogóle ranni. O ja jebie. Ach, moi drodzy, no nic, zapisujemy to. Live 2. Zapisujemy to, moi drodzy, i robimy przerwę.